podłączyły. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym odcinku naszego webinarium. Jest to już przedostatni odcinek, więc jeszcze tylko dzisiejszy i odcinek za tydzień i zakończymy nasz cykl powrotu do szkoły Kunaw. Dla przypomnienia, nazywam się Łukasz Milic, w firmie Konsorcjum FEN jestem Product Managerem rozwiązań QNAP, a także certyfikowanym trenerem QNAP, przez co będę miał przyjemność przedstawić Państwu kolejne możliwości rozwiązań QNAP NAS. Chciałbym dzisiaj pokazać Państwu, jak możemy QNAP-a wykorzystać, aby zawsze mieć dostęp do naszych danych. Natomiast zanim przejdziemy do kwestii merytorycznych, jak zwykle przypomnienie organizacyjne. Wszystkie webinaria są nagrywane, później takie nagrania są Państwu udostępniane, aczkolwiek to udostępnienie zwykle ma mniej więcej tygodniowy poślizg. Natomiast muszę przyznać, że tutaj z ostatnimi dwoma webinariami mieliśmy troszkę większy poślizg, ponieważ z samego ostatniego webinarium, jak dostałem listę pytań, to generalnie lista czatu wynosiła ponad 20 parę stron, więc trochę tego materiału do przegryzienia jest, więc troszkę więcej czasu potrzebujemy, ale niczego to nie zmienia. Materiały jak zwykle będą dla Państwa dostępne. Umożliwimy zarówno dostęp do nagrań, jak i do sesji pytań-odpowiedzi z dzisiejszego odcinka, tak samo jak z poprzednich. I oczywiście prezentacja również będzie możliwa do pobrania, slajdy z dzisiejszej prezentacji, aby w przyszłości móc do naszych materiałów wrócić. Dlatego jak zwykle prosiłbym, aby Państwo na bieżąco na czacie zadawali ewentualne pytania, jakieś sugestie czy wnioski również mile widziane, wtedy będziemy mieli ogólny obraz z tego, jak Państwo postrzegacie technologie, o których mówimy, które pokazujemy. No a także, jeśli jakieś kwestie będą niejasne, to też będziemy wiedzieć, na co w przyszłości przyłożyć troszkę więcej uwagi, aby jeszcze łatwiej o tym powiedzieć, aby wszystko było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze dla Państwa do wykorzystania i wdrożenia. Przypominając naszą agendę, dzisiaj szósty odcinek, a więc porozmawiamy sobie o dostępności naszych danych. Co prawda już w poprzednich odcinkach pokazywałem Państwu, w jaki sposób zabezpieczyć dane na QNAP-ie i to zarówno na poziomie storage, na przykład korzystając z grup rajdowych, wykonując migawki, ale również w jaki sposób można zabezpieczyć te dane, wykonując backupy. A dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób możemy skonfigurować naszego NAS-a, aby zawsze do naszych danych mieć dostęp. Niezależnie od tego, czy będziemy w firmie, czy będziemy poza firmą, czy będziemy chcieli uzyskać dostęp do na przykład zdjęć zapisanych na domowym NAS-ie, QNAP ma tutaj kilka ciekawych funkcji, które na pewno się Państwu przydadzą i spodobają. No i tak jak wspomniałem, to już przedostatni odcinek, za tydzień spotkamy się po raz ostatni i wtedy już porozmawiamy sobie o nowościach i ciekawostkach w systemie QTS, ale tutaj szczegóły zostawię na ostatni odcinek, nie będę zdradzał, co dla Państwa przygotowaliśmy. No i jak co tydzień mamy partnerów naszego cyklu webinariów i w tym tygodniu partnerem jest firma CyberPower, czyli producent urządzeń UPS, które świetnie się z QNAP-em dogadują, które zabezpieczają ciągłość działania naszego QNAP-a, ponieważ pod tym hasłem, aby dane zawsze były dostępne, też liczy się to, aby dane były dostępne nawet w jakichś sytuacjach przerwy czy awarii zasilania, ale także, aby te dane były w takich sytuacjach bezpieczne. I o tym pod koniec dzisiejszego odcinka Państwu opowiem, w jaki sposób możemy QNAP-a skonfigurować do obsługi z NAS-em. Podam też parę informacji o samym producencie CyberPower i dlaczego warto z tych rozwiązań korzystać, jeśli wykorzystujemy QNAP. Ale to zostawimy sobie na później. Na razie skupimy się na tym, jak można QNAP-a skonfigurować, aby zawsze mieć dostęp do naszych danych. I jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałem.
czyli kwestia upominków i quizu. Jak Państwo wiecie, od samego początku zapraszamy do zabawy w quiz. Poniekąd trochę, aby Państwa zmotywować do atencji, ale także do udziału. I tak, każda osoba, która będzie przynajmniej na 6 z 7 webinariów, otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w naszym cyklu warsztatów. Natomiast oprócz takich certyfikatów, w każdym odcinku rozlosowujemy nagrody. Tydzień temu była kamerka IP Dachua, którą jeden z uczestników rozlosował, który był najszybszy. Dzisiaj też będzie niespodzianka, nawet więcej niespodzianek dzisiaj będzie, ale do tego dojdziemy na koniec. No i też przypominam, że można po całym cyklu webinarów wygrać, czy zdobyć QNAPa TS-253B4G, czyli taki model jak ten, którym posługuje się podczas tych warsztatów. Tutaj oczywiście troszkę większe wymogi, 100% obecność, czyli trzeba być podłączonym do wszystkich webinariów, aktywność, a więc też producent chciałby, aby Państwo zadawali pytania podczas tych webinariów, no i wylosowana osoba będzie jeszcze musiała odpowiedzieć na kilka pytań zadanych przez producenta, no i wtedy stanie się właścicielem takiego modelu. A to jest model dokładnie taki, jak ten wykorzystywany przeze mnie podczas warsztatów, czyli model 253B. No i od początku naszego cyklu webinariów konfigurujemy go, dodajemy różne kolejne funkcje. No oczywiście ja, aby nie tracić czasu, aby wszystko w miarę szybko i sprawnie się odbywało, posługuję się też dodatkowymi urządzeniami, takimi jak TS-453A czy TS-251, natomiast głównie konfigurujemy w oparciu o tego TS-253B. Ok, zacznijmy od pierwszej aplikacji, pierwszej funkcji, którą QNAP może pełnić, aby udostępnić swoją zawartość użytkownikom, pracownikom. Jest to technologia QVPN. Te osoby, które już wcześniej korzystały z QNAP-a, jeszcze we wcześniejszych wersjach systemu QTS, na pewno pamiętają, że była taka opcja jak VPN, gdzie mogliśmy skonfigurować QNAP-a do pracy jako serwer bądź jako klient. Od systemu QTS 4.3 troszkę się zmieniło, ponieważ została wydzielona osobna aplikacja właśnie QVPN, którą musimy doinstalować z App Center. O samej aplikacji za chwilę. Natomiast co daje nam w ogóle funkcjonalność VPN w przypadku QNAP? Przede wszystkim nie musimy inwestować w dodatkowe rozwiązania w zewnętrzne systemy, aby połączyć oddziały firmy, bądź aby udostępnić kilku użytkownikom możliwość połączenia się do centrali firmy. W ten sposób QNAP może pełnić funkcję nawet pośredniczącą pomiędzy różnymi oddziałami firmy, czyli wyobraźmy sobie, że mamy przedsiębiorstwo, które ma kilka lokalizacji w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu czy w Szczecinie, no i użytkownicy pracują lokalnie na swoich NAS-ach, tam mają większość danych, ale często potrzebują uzyskać również dostęp do dokumentów znajdujących się w innych siedzibach bądź w centrali. No i przy użyciu QNAP-a możemy zrobić tak, że łączymy czy zestawiamy takie tunele VPN pomiędzy QNAP-em, a w ten sposób łączymy ze sobą sieci tych oddziałów, tych lokalizacji, przez co użytkownicy na przykład w Katowicach mają dostęp do danych i zasobów sieci w Warszawie, a użytkownicy w Warszawie mają dostęp do zasobów w Katowicach czy w Krakowie. Również tutaj możemy skorzystać z opcji client to site, a więc w momencie, w którym mamy mobilnych użytkowników, taki użytkownik znajdujący się poza firmą, w momencie, w którym połączy się przez VPN do siedziby firmy, czyli de facto do QNAP-a, uzyska dostęp do całej sieci, nie tylko do zasobów samego NASA. Aplikacja QVPN, dokładnie QVPN Service, jest możliwa do zainstalowania w dowolnym momencie. Jest ona dostępna do wyszukania w App Center, a więc instalujemy ją tak samo jak inne aplikacje na QNAP-ie. Warto o tym pamiętać, ponieważ włączając urządzenie bezpośrednio,
Osoby, które wcześniej już z QNAP-a korzystały w starszych wersjach systemu, mogą się zdziwić, że takiej funkcji nie ma. A to dlatego, że właśnie jest realizowana przez osobną aplikację. Jeśli chodzi o protokoły, które QVPN obsługuje, to są to PPTP, OpenVPN i L2TP IPsec, a więc mamy trzy protokoły, trzy technologie łączenia się z serwerem VPN uruchomionym na QNAP-ie. Możemy te protokoły skonfigurować niezależnie, a więc dla części użytkowników możemy włączyć na przykład OpenVPN-a, a dla części L2TP IPsec. Jak to wygląda w praktyce? Przejdziemy do tego za kilka minut w części demo. Ta aplikacja również umożliwia nam skonfigurowanie QNAP-a zarówno w roli klienta, jak i serwera VPN, a więc w tej aplikacji jesteśmy w stanie zestawić na przykład taki tunel pomiędzy lokalizacjami. Z poziomu tej aplikacji również będziemy zarządzali użytkownikami, ponieważ tutaj będziemy mogli wskazać tych użytkowników, którzy mają prawo połączyć się z QNAP-em za pośrednictwem VPN. Jeśli chodzi o rolę serwer VPN uruchomioną na QNAP-ie, to dzięki uruchomieniu serwera VPN-owego mamy możliwość połączenia się do naszej sieci, czy to będzie sieć firmowa, czy nawet w przypadku takiego prywatnego użytkowania sieć domowa, możemy do niej połączyć się z dowolnego miejsca, a nawet po wczorajszych newsach, gdzie zostały opublikowane informacje, że korzystanie z sieci bezprzewodowych zabezpieczonych przez WPA nie jest bezpieczne. Warto wyposażyć się w serwer VPN, szczególnie jeśli często korzystamy z jakichś otwartych sieci w centrach handlowych, w hotelach. Nigdy nie mamy pewności co do bezpieczeństwa takich połączeń, a w ten sposób uruchamiając na QNAP-ie serwer VPN możemy w dowolnym momencie się, czy to z komputera, telefonu, czy tabletu połączyć do naszej własnej sieci szyfrowanym połączeniem, no i później ruch będzie, wychodzący ruch będzie z naszej sieci, a nie z tej sieci otwartej gdzieś tam w hotelu, czy w centrum handlowym, a więc mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenie komunikacji. Dla każdego protokołu konfigurację ustawiamy oddzielnie, a więc możemy ustawić inne hasła, inne podsieci dla różnych protokołów. Z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie zarządzać połączeniami i kontami. Mamy informacje o tym, kto kiedy się do urządzenia połączył, czy do serwera VPN, kto się połączył, czy dalej jest aktywny. No i oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej na grafice, mamy możliwość połączenia albo takiego pojedynczego, czyli client to site, albo możemy połączyć site to site, czyli połączyć ze sobą na przykład dwie lokalizacje firmy. Druga funkcja, którą aplikacja umożliwia skonfigurować, to działanie jako klient VPN. W tym momencie QNAP może się połączyć do innej sieci za pośrednictwem VPN-a i tutaj możemy albo zbudować te wspomniane sieci QNAP-QNAP, czyli łączymy się z dowolnej QNAP-owej lokalizacji do z sieci, gdzie działa QNAP, do innej sieci, w której QNAP działa, zostawiamy tunel pomiędzy tymi urządzeniami, ale oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, aby QNAP połączył się do innego serwera VPN-owego, uruchomionego czy to na jakimś UTM-ie, czy na jakimś serwerze w firmie, pod warunkiem, że oczywiście obsługiwane są te protokoły, które obsługuje QNAP. No i tutaj ciekawostka, mamy możliwość konfiguracji wielu połączeń oraz jednoczesnej pracy jako klient, jako serwer VPN, co oznacza, że QNAP w tym momencie może w różnych sieciach pracować, mieć użytkownicy z różnych sieci mogą mieć dostęp do jego zasobów. Oczywiście konfiguracja jest dosyć prosta i za chwilę Państwu pokażę, jak to wygląda. Natomiast zanim to zrobimy, to jeszcze jest jedna ciekawa funkcja związana z dostępem do sieci realizowana przez osobną aplikację, szczególnie przydatna, gdy wielu użytkowników za pośrednictwem QNAP-a czy użytkowników QNAP-a z siecią się łączy. Mamy możliwość na QNAP-ie włączenia serwera proxy, który
pozwoli nam przede wszystkim kontrolować połączenia, ale także buforować dostęp do internetu, czyli jeśli większa liczba użytkowników będzie korzystała z tych samych zasobów, będzie łączyła się z tym samym portalem, serwisem, to nie będzie nasza sieć obciążona wielokrotnie, nie będziemy wielokrotnie pobierać tego samego materiału, tych samych danych, tylko one będą buforowane na kanapie. Jeśli kolejna osoba będzie chciała z tą samą stroną się połączyć, będzie to udostępniane dla użytkownika z kanapa, a nie z jakiegoś zewnętrznego serwera. Tutaj w aplikacji będziemy również mogli skonfigurować pamięć podręczną, ustawić kontrolę treści, ale co ciekawe, mamy też możliwość włączenia antywirusa, dzięki czemu dodatkowo zabezpieczymy ruch naszej sieci. No i znowu, taka sytuacja, gdzie użytkownik łączy się przez VPN-a, taki mobilny użytkownik łączy się przez VPN-a do QNAP-a, za pośrednictwem QNAP-a będzie wychodził na już do otwartego internetu, do sieci, to w tym momencie on oczywiście też może przechodzić przez ten serwer proxy, a co za tym idzie, jego ruch również może być kontrolowany, czy na przykład zabezpieczony poprzez antywirusa. Aplikacje oczywiście są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat. Mając QNAP-a możecie Państwo w dowolnym momencie te aplikacje na QNAP-ie zainstalować i skonfigurować. A więc teraz przejdźmy do naszego QNAP-a i jak co tydzień, tylko rozszerzymy okno, jak co tydzień konfigurujemy nasz system QTS 4.3.3. Urządzenie nazywa się Webinarium, no i wcześniej zainstalowałem już obydwie aplikacje, żebyśmy teraz niepotrzebnie nie musieli na to czekać. Mamy aplikację QVPN Service i Proxy Server i tak jak mówiłem, oczywiście obydwie dostępne są z poziomu Absent. W momencie, w którym uruchomimy QVPN Server, mamy od razu widoczne trzy dostępne protokoły, które z tego poziomu możemy włączyć. Oczywiście aby w pełni nasze VPN-y mogły poprawnie pracować, musimy te protokoły skonfigurować. Możemy to zrobić albo klikając nazwę protokołu, albo tutaj z lewego menu możemy bezpośrednio do danego protokołu przejść. A więc tak, pierwszy PPTP, najmniej bezpieczny, generalnie powoli już się od tego standardu odchodzi, ale wciąż niektóre systemy tylko pozwalają korzystać właśnie z PPTP, a więc on tutaj też jest dostępny. No i po włączeniu serwera możemy ustawić sieć, w której będą działali klienci podłączający się do naszego VPN-a. Tutaj standardowo jest proponowana taka sieć 10.0.0.0. Mamy możliwość ustawienia maksymalnej liczby klientów, czyli maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń do naszej sieci, sposób autentykacji i tutaj w momencie, w którym uruchamiamy serwer VPN, możemy wybrać albo MS-CHAP w wersji drugiej, albo PAP. Mamy też możliwość włączenia szyfrowania. Połączenie może być szyfrowane kluczem 128-bitowym. No i dosyć przydatna funkcja, jeśli QNAP pełni większą liczbę ról niż tylko na przykład serwer VPN, możemy wskazać, który interfejs sieciowy urządzenia będzie wykorzystywany przez VPN-a, czyli jeśli w urządzeniu mamy na przykład cztery interfejsy sieciowe, to rozdzielając je, pamiętacie Państwo, mówiłem o tym w odcinku poświęconym sieciom, rozdzielając je na różne funkcje, pierwszy będzie do zarządzania, drugi na przykład do monitoringu, trzeci dla maszyn wirtualnych, a czwarty może być wykorzystywany właśnie jako interfejs sieciowy przez połączenia VPN-owe. No i tutaj albo wybieramy ręcznie, albo wykrywany jest automatycznie ten, który jest aktywny i dla którego uruchomiona jest brama domyślna i właśnie za pośrednictwem tego interfejsu serwer VPN będzie obsługiwany. No i jeszcze jedna rzecz, mamy możliwość ręcznego określenia serwera DNS, wtedy wpisujemy go ręcznie, no albo zostawiamy to pole puste. Po kliknięciu zastosuj, nasz serwer za chwilę zostanie włączony i w tym momencie, jeśli
odpowiednio skonfiguruję mój router, czy jeśli skonfigurujemy firewall UTM-a, będziemy mogli z zewnątrz do naszego QNAP-a się połączyć. Kolejny protokół to OpenVPN. Generalnie można powiedzieć, że to standard, jeśli chodzi o VPN-y, dosyć popularny, między innymi dlatego, że implementacja dostępna dla różnych platform i systemów. Jeśli chodzi o OpenVPN-a, to do naszego serwera możemy połączyć się z dowolnego systemu, dla którego istnieje klient OpenVPN, taki standardowy, udostępniony właśnie przez OpenVPN. Po zainstalowaniu możemy do sieci, w której serwer jest uruchomiony, się połączyć. Jeśli chodzi o konfigurację, tutaj podobnie jak wcześniej możemy ustawić adresy IP klientów, którzy będą się łączyć. Zauważcie Państwo, że standardowo ten adres też jest w sieci zaczynającej się od 10, ale drugi oktet już ma inną wartość, aby nie było konfliktów między tymi połączeniami. Następnie możemy określić, na jakim porcie TCP bądź UDP będzie działał nasz serwer. Domyślnie jest to 1194. No i podobnie jak w PPTP określamy maksymalną liczbę połączeń, czyli klientów. Tutaj mamy już troszkę wyższe bezpieczeństwo połączenia, ponieważ możemy skorzystać z AES-a 256-bitowego. No ale podobnie jak w PPTP też możemy określić automatycznie bądź wskazać ręcznie, który port sieciowy, który port LAN urządzenia będzie wykorzystywany, a dokładnie na którym serwer VPN będzie nasłuchiwał. Tutaj pojawiają się dodatkowe opcje, możliwość wykorzystywania tego połączenia jako bramy domyślnej dla urządzeń zdalnych, a więc łącząc się do sieci VPN-owej, to jeśli będziemy po połączeniu z siecią VPN-ową, z naszym QNAP-em, będziemy chcieli wejść na przykład na Onet czy Wirtualną Polskę, to wtedy zawsze ten ruch będzie kierowany przez QNAP-a, a więc cała nasza komunikacja z internetem będzie właśnie przechodziła przez nasze urządzenie. Stąd ta informacja, o której mówiłem wcześniej, czyli możliwość zabezpieczenia się w sytuacji, gdy korzystamy z jakichś nieznanych sieci. Również mamy możliwość włączenia skompresowanych połączeń VPN, a także jak w PPTP możemy określić serwer DNS ręcznie. Jeśli tego nie zrobimy, będzie automatycznie wskazywany ten z całej sieci. Po zakończeniu konfiguracji musimy oczywiście zastosować i w tym momencie musimy też pobrać certyfikat, który wgrywamy do aplikacji, czy to będzie OpenVPN dla Windowsa, czy to będzie TunnelBlick dla Maca, nie ma znaczenia, certyfikat jest wymagany. No i trzecia opcja to L2TP IPsec. Ona szczególnie się przydaje, gdy korzystamy z urządzeń Apple, bo obsługa tego protokołu jest zaimplementowana w system, czyli na przykład z iPhone'a, iPada możemy bez problemu się połączyć do naszej sieci bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. No, jeśli chodzi o konfigurację, ona wygląda analogicznie do konfiguracji PPTP. Tutaj autentykacja, liczba klientów jest dokładnie taka sama. Różnica jest taka, że pojawia się tutaj jeszcze opcja klucza wstępnego, który jest wymagany, aby nawiązać połączenie z naszym serwerem VPN. Oczywiście poza samym podaniem użytkownika i hasła dostępowego. Użytkowników konfigurujemy w ustawieniach uprawnień. Domyślnie oczywiście jest tutaj dodany użytkownik admin, który ma dostęp do wszystkich zasobów, a dokładnie do wszystkich protokołów. Natomiast oczywiście możemy dodać kolejnych użytkowników. Co ciekawe, również jeśli QNAP jest integrowany z domeną i korzystamy na QNAPie z użytkowników domenowych, to takich użytkowników domenowych również możemy tutaj bez problemu dodawać i przydzielać im uprawnienia do konkretnych interfejsów. No i lista połączeń. W momencie, w którym z zewnątrz połączymy się z QNAPem, czy ktoś z użytkowników będzie łączył się do naszego urządzenia, tutaj zobaczymy szczegóły tych połączeń. I jeszcze jedna ciekawostka. Jeśli przejdziemy do panelu sterowania i tutaj włączymy sobie, czy przejdziemy przez system do
dzienników systemu, w logach połączeń systemowych możemy włączyć, aby logowane były szczegóły tego, co dzieje się w momencie, gdy użytkownicy łączą się przez VPN-a do naszej sieci, a więc mamy szersze informacje, szerszy dostęp do szczegółów tego, co użytkownicy po takim połączeniu robią. Druga funkcja QNAP-a to działanie w trybie klient VPN. Tutaj jeśli działamy jako klient, to musimy połączyć się ze zdalnym serwerem. No i na przykład jeśli wybierzemy OpenVPN, musimy wskazać ten opisany przeze mnie wcześniej plik certyfikatu. No jeśli wybierzemy opcję na przykład L2TP, to musimy podać wszystkie wymagane informacje, czyli nazwę profilu, adres serwera, dane użytkownika, no i ten klucz wstępny, który wcześniej widzieliśmy w opcji tutaj L2TP IPsec. Wybierając tę opcję, klikamy utwórz, no i QNAP będzie łączył się ze zdalnym urządzeniem. W przypadku dzienników zdarzeń mamy tutaj dziennik połączeń. Po włączeniu QNAP będzie logował informacje, kto kiedy się łączył i z jakiego adresu IP, jak również mamy logi zdarzeń, to jest tutaj mamy informacje odnośnie samej aplikacji, czyli czy serwer się włączył, czy nie włączył, czy wystąpiły ewentualnie jakieś problemy. Jak widać, konfiguracja, podobnie jak w większości aplikacji w QNAP-ie, jest dosyć prosta, dosyć intuicyjna i tak naprawdę w ciągu kilku minut możemy uruchomić serwer VPN i z niego korzystać. I tutaj tylko taka uwaga dla osób, które wcześniej nie konfigurowały VPN-ów, chciałyby coś takiego zrobić. Ten adres IP klientów VPN powinien być inny niż adres waszej lokalnej sieci. Ta sieć musi być zupełnie inna. Tutaj oczywiście mamy routing pomiędzy tymi dwoma sieciami później zapewniony, natomiast to nie może być taka sama sieć jak ta lokalna, do której się łączymy, w której działa QNAP, bo niestety wtedy występują problemy z połączeniem i z obsługą takiej sieci. Druga aplikacja, o której mówiłem, to serwer proxy. W przypadku serwera proxy znowu instalowany z App Center możemy na dowolnym urządzeniu go zainstalować i tutaj pojawia się troszkę więcej ciekawych funkcji, które pozwalają nam zabezpieczyć ruch sieciowy czy lepiej go kontrolować. Przede wszystkim po włączeniu określamy, na którym woluminie dysku będzie zapisany będą zapisywane pliki tymczasowe. Możemy określić rozmiar pamięci podręcznej, domyślnie to jest 10 GB minimalny i maksymalny rozmiar plików pamięci podręcznej, dolny i górny poziom wymiany pamięci podręcznej, to jest 90-95%, plus możemy włączyć dodatkową pamięć podręczną, przy czym to już jest pamięć, tutaj już jest wykorzystywana pamięć RAM urządzenia, a więc należy to z lekką ostrożnością konfigurować, bo w tym momencie działanie tego cache'u serwera proxy może negatywnie wpływać na inne aplikacje, które z pamięci RAM naszego urządzenia korzystają. Kolejna rzecz to kontrola dostępu. Tutaj jeśli chcemy zarządzać dostępem bądź brakiem dostępu, musimy skonfigurować albo źródłowy adres IP, nazwę hosta, źródłowy adres MAC, bądź nazwy lub adres IP miejsc docelowych. No i możemy w ten sposób stworzyć sobie zarówno białe, jak i czarne listy dostępu. Kolejna rzecz to uwierzytelnianie. Możemy tutaj dodać użytkowników, którzy będą mogli korzystać z sieci i w ten sposób możemy dowolnych użytkowników naszego NAS-a dodawać i to mogą być albo użytkownicy i tutaj możemy albo zabraniać użytkownikom dostępu, czyli wybrani użytkownicy nie będą mieli dostępu, bądź pozwalać tylko wybranym, a więc znowu możliwość tworzenia białych, czarnych list. Ustawienia dziennika, tutaj możemy włączyć rejestrowanie wszystkich zdarzeń, czyli cały ruch sieciowy będzie przechodził przez serwer proxy i będzie rejestrowany. No i to, o czym mówiłem na slajdach, mamy możliwość włączenia programu antywirusowego, tutaj jest to Squid Clam AV, a więc darmowe programowanie, dzięki czemu cały ten ruch sieciowy może być
skanowany, aby zabezpieczyć na wypadek pobrania jakiegoś złośliwego oprogramowania czy wirusa. Jeśli chodzi o ustawienia, mamy też możliwość konfiguracji ręcznej Squida po włączeniu ustawień zaawansowanych. Mamy normalne możliwości edycyjne pliku konfiguracyjnego, a więc jeśli ktoś ze Squida korzystał, bez problemu może tutaj do swoje własne opcje konfiguracyjne dostosować. No i czarna lista. Mamy możliwość włączenia zablokowanych witryn. W tym momencie będziemy tutaj takie witryny widzieli, które zostały przez naszego antywirusa zablokowane, bo zostały wykryte jakieś nieprawidłowości, zagrożenia, a więc dostęp do nich został automatycznie dla użytkowników wyłączony. Ok, tyle jeśli chodzi o klasyczny VPN i serwer proxy. A teraz przejdziemy do drugiej technologii, którą QNAP proponuje, a mianowicie do MyQNAP Cloud. Z tego co wiem, z tego co obserwuję, wciąż wiele osób obawia się tej technologii, nie stosuje z różnych względów, bo albo jej nie zna, albo nie ufa do końca temu, że dane mają znajdować się w jakiejś dziwnej chmurze. Już tłumaczę, jak to działa i dlaczego wcale ten diabeł nie jest taki straszny i warto rozwiązaniem się zainteresować. Generalnie, jeśli chodzi o MyQNAP Cloud, to co jest najważniejsze, to jest prywatna chmura. Tutaj nasze dane nie są zapisywane na żadnych dyskach w chmurze, czyli gdzieś tam w internecie, w zewnętrznych data center, nie wiadomo gdzie, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku darmowych rozwiązań jak Dropbox, Google Drive, OneDrive i tak dalej. Tutaj tym dyskiem sieciowym, tym dyskiem w chmurze, gdzie dane są zapisywane ewentualnie, jest nasz własny QNAP. Czyli my korzystamy z portalu producenta czy z technologii producenta, aby uzyskać dostęp do naszego urządzenia, a tym samym uzyskać dostęp do danych na naszym urządzeniu. W ten sposób możemy przeglądać zawartość naszego urządzenia i to zarówno w formie klasycznych plików, jak i korzystać na przykład z multimediów czy monitoringu za pośrednictwem portalu internetowego właśnie MyQNAP Cloud, do którego po zalogowaniu i przypisaniu urządzenia będziemy nasze urządzenia mieli dostępne. Co ciekawe, mamy tutaj możliwość dodania większej liczby urządzeń, ale także mamy możliwość połączenia się z innymi urządzeniami, czyli przykładowo ja na moim QNAP-ie mam jakieś zasoby wykorzystywane w codziennej pracy, które chciałem udostępnić innym użytkownikom innych QNAP-ów. W tym momencie za pośrednictwem MyQNAP Cloud ja mogę im udostępnić wybrane katalogi z mojego QNAP-a, dzięki czemu oni będą mogli właśnie za pośrednictwem MyQNAP Clouda się do mnie połączyć bez potrzeby zestawiania klasycznego tunelu VPN w oparciu właśnie o na przykład QVPN. Ciekawostka, nie musimy posiadać stałego adresu IP. MyQNAP Cloud działa w ten sposób, że jeśli adres IP naszej sieci, adres zewnętrzny się zmienia, to te zmiany są wysyłane czy są odnotowywane w naszym koncie w chmurze, dzięki czemu jeśli będziemy łączyć się do naszego urządzenia, to zawsze trafimy właśnie do niego, a to dzięki prostej technice nasze urządzenie będzie rozpoznawane nie po adresie IP, ale po nazwie. W ten sposób przypisując urządzenie do MyQNAP Cloud, określamy jego nazwę, to jest nasza własna nazwa, którą wymyślimy, przy czym to musi być nazwa unikalna w skali globalnej, no i reszta adresu to myqnapcloud.com. W ten sposób nawet możemy przez przeglądarkę wejść do pulpitu, do systemu QTS naszego urządzenia, bez potrzeby zestawiania tunelu VPN czy łączenia się w inny sposób. No i tutaj działa to trochę jak DDNS, za którego nie musimy płacić, jest on udostępniony właśnie poprzez portal producenta. Mamy też coś takiego jak CloudLink. CloudLink jest mechanizmem, który pozwala nam uzyskać dostęp
do urządzenia bez jakiejś zaawansowanej konfiguracji naszych routerów czy UTM-ów, ponieważ tutaj urządzenie jest identyfikowane za pośrednictwem takiego identyfikatora QID, dzięki czemu możemy za pośrednictwem tego identyfikatora zalogować się do portalu www i uzyskać dostęp do naszego urządzenia czy naszych urządzeń. Kolejna ciekawa funkcja to możliwość udostępniania danych. Ja, jeśli chciałbym udostępnić Państwu prezentację z dzisiejszego odcinka, nie w taki sposób, jak to robimy, czyli nie przy użyciu platformy, z której korzystamy, ale chciałbym bezpośrednio udostępnić tą prezentację, mógłbym to zrobić w prosty sposób. Zapisałbym prezentację w wybranym katalogu na QNAP-ie, a następnie właśnie dzięki MyQNAP Cloud udostępnił ją Państwu, czyli na maila dostalibyście Państwo informację z linkiem, z którego tą prezentację można by było pobrać bez potrzeby udostępniania, przekierowania portów, podawania adresu w IP. Po prostu zobaczylibyście Państwo nazwę mojego QNAP-a, myqnapcloud.com, zresztą link, który prowadziłby do prezentacji, którą Państwu udostępniłem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo tutaj też często o to Państwo pytacie, mamy możliwość zabezpieczenia połączeń za pomocą certyfikatów SSL i co ważne, jeśli będziemy do QNAP-a się łączyć za pośrednictwem MyQNAP Cloud, czyli nie po adresie IP i po nazwie, to z samego poziomu QNAP-a również możemy włączyć certyfikaty SSL Let's Encrypt. Co ważne, dostajecie Państwo taki certyfikat w cenie urządzenia, a więc od teraz połączenia z Waszymi QNAP-ami mogą być zawsze zabezpieczone właśnie przez taki certyfikat SSL. Sam MyQNAP Cloud współpracuje z serwerem VPN w urządzeniu, a więc znowu łącząc się przez VPN-a, jeśli włączymy QVPN, ten QVPN może, VPN może wykorzystywać nie adres IP naszej sieci, aby uzyskać dostęp do QNAP-a, ale właśnie nazwę MyQNAP Cloud, gdzie ona będzie w DNS-ach odzwierciedlała adres IP, do którego tak naprawdę chcemy się połączyć. No i jeszcze jedna ważna rzecz, możliwość udostępniania czy dostępu do danych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Wszystkie te aplikacje, które do tej pory Państwu pokazywałem, czyli czy to był QFile, czy to był QManager, VMobile, z każdej z tych aplikacji możemy uzyskać dostęp do naszego urządzenia z dowolnego miejsca właśnie przez MyQNAP Cloud, ponieważ konfigurując nasze urządzenie, jeśli ono jest już podłączone do MyQNAP Cloud, nawet wpisując jego adres IP w konfiguracji połączenia, od razu zobaczycie, że tam też zostanie dodana nazwa właśnie z MyQNAP Cloud, a co oznacza, że będąc poza firmą czy poza domem, jeśli mówimy o zastosowaniu domowym, będziecie mogli Państwo szybko i łatwo uzyskać dostęp z aplikacji mobilnych do swoich urządzeń, do swoich zasobów. Przydaje się to, jeśli na przykład wykonujemy kopię zapasową zdjęć wykonywanych telefonem. Taki upload w FireStation pokazywałem, wspominałem o nim na którymś z poprzednich webinariów. Po włączeniu tego będzie to działało niezależnie od tego, czy będziemy w sieci, czy poza siecią. OK, to zanim przejdziemy dalej, wracamy do naszego urządzenia. No i teraz tak, jak skonfigurować MyQNAP Cloud? Opcja jest dostępna standardowo w systemie QTS, a więc nie musimy w żaden sposób się tutaj, nie musimy tego w żaden sposób doinstalowywać. Niemniej, aby móc z MyQNAP Cloud korzystać, musimy rozpocząć od założenia konta w portalu MyQNAP Cloud. Ja już takim kontem dysponuję, a więc za chwilę się tutaj zalogujemy. Natomiast zanim to zrobimy, wróćmy do aplikacji. Jeśli już takie konto w MyQNAP Cloud mamy, klikamy tutaj rozpocznij i przechodzimy prosty kreator połączenia. Co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy podać dane naszego konta. I mam nadzieję, że sprawnie wpisałem hasło. I w kolejnych krokach konfigurujemy to, w jaki sposób nasze urządzenie będzie globalnie identyfikowane, więc musimy zarejestrować nazwę urządzenia MyQNAP Cloud. Zobaczymy, czy
taka nazwa już istnieje, nie istnieje, jest dostępna, a więc moje urządzenie będzie identyfikowane po nazwie elminutes.mycloud.com. Przechodząc dalej, możemy zdefiniować, czy chcemy włączyć automatyczną konfigurację routera, obsługę DDNS, możliwość publikowania usług, no oraz funkcję Cloud Link. Zostawiamy w większości przypadków te opcje tak, jak są. Natomiast to, o czym warto wiedzieć, to możliwość zdefiniowania kontroli dostępu. Mamy tutaj opcję publiczny, prywatny bądź dostosowany. Jeśli zostawimy opcję publiczny, to każda osoba, która korzysta z mycloud Cloud, będzie mogła nasze urządzenie wyszukać. Oczywiście nie będzie mogła uzyskać do niego dostępu, jeśli nie przydzielimy takiego dostępu, ale będzie ono wyszukiwalne. Jeśli wybierzemy opcję prywatne, to my będziemy musieli zaprosić innych użytkowników do korzystania z naszego zasobów naszego urządzenia, inaczej nie będą w stanie go znaleźć. OK, przechodzimy dalej. W tym momencie trwa rejestrowanie mojego urządzenia. No i za chwilkę, gdy proces się zakończy, będziemy mieli podsumowanie. No i klikając zakończ, mamy już informację, jak nazywa się nasze urządzenie. Mamy krótki link do naszego urządzenia, no i informacje konfiguracyjne, informacje o tym, czy mamy łączność przez sieć, czy DNS działa. Jak widać, u mnie działa, przy czym certyfikat SSL nie jest zainstalowany, bo takiego certyfikatu nie instalowaliśmy, Cloud Link również działa. Jeśli przejdziemy do automatycznej konfiguracji routera, tutaj zobaczycie Państwo, z jakich portów korzysta mycloud Cloud. Jeśli korzystacie na przykład w domu z routera obsługującego UPnP, bez problemu sama aplikacja mycloud Cloud skonfiguruje sobie ten router, żebyście nie musieli konfigurować ręcznie przekierowania portów. Następna opcja to opcja MyDDNS, która pozwala właśnie na zmianę nazwy, którą ustawiliśmy na adres IP. No jak widzicie, mamy tutaj informację o tym, kiedy ostatnio serwer DNS był aktualizowany. Jeśli adres się zmieni, tutaj ten adres zostanie zmieniony i również zostanie zaktualizowany w DNS-ie. Publikowanie usług. Tutaj możemy zdefiniować, które usługi mogą być publikowane, czyli pamiętacie, przed chwilą mówiłem, że możemy albo wybrać publiczne, albo prywatne, a więc albo jest wyszukiwalne, albo nie. Jeśli chcemy, aby wybrane zasoby naszego urządzenia były wyszukiwalne, czyli na przykład jakieś materiały wideo, możemy udostępnić wybrane aplikacje, takie jak na przykład serwer W, PhotoStation czy MusicStation. Jeśli chodzi o Cloud Link, w przypadku Cloud Link on domyślnie zostaje włączony, dzięki czemu możemy połączyć się przez aplikację webową, czyli przez przeglądarkę do pulpitu naszego urządzenia bez żadnych problemów, po prostu wpisując nazwę naszego urządzenia w adresie przeglądarki. Kontrola dostępu. Wybraliśmy opcje prywatne, a więc tylko ja mam dostęp do moich zasobów. Jeśli wybrałbym opcję dostosowaną, mogę dodać użytkowników i to nie tylko użytkowników lokalnych, ale przede wszystkim użytkowników, którzy korzystają z mycloud Cloud. Czyli jeśli ktoś poda mi swoją nazwę, swojego maila, którego wykorzystał do zarejestrowania w mycloud Cloud, ja będę mógł tą osobę tutaj dodać i będzie miała dostęp do wybranych zasobów. No i certyfikat SSL, tak jak chwilę wcześniej wspomniałem, mamy możliwość wykorzystania darmowego certyfikatu Let's Encrypt, który na danym urządzeniu można pobrać i zainstalować. On co jakiś czas, bodaj 2 czy 3 miesiące, będzie musiał się odświeżać, natomiast nie musimy w żaden sposób ponosić dodatkowych kosztów takiego certyfikatu. No i teraz przejdźmy do tej części webowej. Po zalogowaniu do portalu mycloud Cloud zobaczymy urządzenia, które są tutaj dostępne. Jak widać, ja tutaj mam dwa urządzenia, co prawda widoczne są trzy, ale to tylko dlatego, że doszła ta moja webinariowa konfiguracja modelu TS253B. Dla każdego urządzenia mamy szczegóły, jaki to jest model, jaka jest wersja firmware'u oraz adresy IP zewnętrzne i wewnętrzne. Wchodząc na dane urządzenie, musimy się do urządzenia zalogować.
Po czym za chwilę zobaczymy listę folderów. Mam nadzieję, że zaraz jakiś błąd wyskoczył. Listę folderów udostępnionych. Widzę, że mamy jakiś błąd z zewnątrz. Listę usług, czyli aplikacja, więc z tego poziomu możemy uruchomić FileStation, QTS Desktop, czyli możemy normalnie zarządzać QNAP-em, tak jakbyśmy byli w sieci, czy web serwer. Mamy również szczegóły naszego urządzenia, a także możemy z tego poziomu również zarządzać kontrolą dostępu. To, co jest ciekawe, to możliwość przeglądania udostępnionych linków, a więc jeśli, za chwilę Państwu pokażę w jaki sposób, jeśli udostępnimy komuś jakieś pliki, to później będziemy tutaj te udostępnione linki widzieli. Jeśli chodzi o urządzenia znajomego, mamy tutaj udostępnione pliki, przepraszam, urządzenia połączone, udostępnione pliki, które udostępniliśmy dalej, certyfikaty SSL oraz powiadomienia, czyli zdarzenia, które miały miejsce w ramach naszego konta. No i jeszcze tylko do drugiego urządzenia się zaloguję. Tutaj analogicznie w tym systemie mamy też informacje o połączeniach. Jeśli dany QNAP będzie miał więcej adresów IP, to wszystkie te adresy IP będą tutaj dostępne. Jeśli chodzi o zarządzanie kontem, możemy sobie tutaj zobaczyć profil naszego konta. Mamy dostęp do aplikacji, które korzystają z naszych zasobów, a więc tak naprawdę mamy pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w ramach naszego urządzenia, dostępu do naszego urządzenia i w chmurze, za pośrednictwem której uzyskujemy dostęp do naszego urządzenia. OK, i udostępnianie plików. W momencie, w którym bierzemy sobie jakiś katalog bądź jakiś plik, który chcielibyśmy udostępnić, a więc utwórzmy jakiś katalog test. Ja ten katalog chciałbym udostępnić. Utworzę tylko link udostępniania. No i teraz tak, nazwa linku. Wybiorę, że nie chcę, aby tylko dla użytkowników lokalnych, tylko za pośrednictwem clouda. Wymuszę, aby wykorzystywany był SSL. No i teraz mogę określić, jak długo ten link będzie ważny. Mogę włączyć zabezpieczenie hasłem, ale zobaczcie, jest jeszcze jedna ciekawa funkcja, taka jak pozwól na wysyłanie pliku do tego folderu, a więc tworząc taki zasób, zewnętrzni użytkownicy mogą jakieś pliki wgrywać do mojego knapa, czyli możemy utworzyć swego rodzaju taką skrzynkę podawczą, a więc możemy udostępnić zdalnym użytkownikom przestrzeń na naszym urządzeniu, czy dostęp do jakiegoś zasobu, możliwość wgrywania jakichś danych na nasze urządzenie, bez tak naprawdę tworzenia dla nich kont i osobno konfiguracji połączeń i dostępu, na przykład za pośrednictwem VPN-ów. OK, przejdźmy więc dalej, wróćmy do prezentacji. I jak mówimy już o dostępie do naszych danych, to warto też poznać mechanizm QSync. QSync to aplikacja, czy można wręcz powiedzieć platforma w ramach QNAP-a, która pozwala nam jeszcze lepiej, jeszcze szerzej wykorzystywać ten mechanizm chmury prywatnej. Wcześniej gdzieś tam wspominałem o rozwiązaniach typu Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box i tym podobnych. I właśnie QSync pozwala uzyskać podobną funkcjonalność, ale w oparciu o naszego QNAP-a. Czyli znowu, możemy stworzyć jakieś zasoby, które będą udostępnione, będą synchronizowane pomiędzy QNAP-em a różnymi komputerami, ale co ważne, będzie się to odbywało w oparciu o nasze urządzenie, a nie jakiegoś zewnętrznego dostawcę, jakiś serwer, no właśnie w chmurze. W ten sposób, korzystając z QSync-a, instalujemy aplikacje na wybranych urządzeniach. Oczywiście administrator wcześniej udostępnia czy zarządza tym, kto do czego ma dostęp. Natomiast każdy użytkownik QNAP-a domyślnie będzie miał dostęp do swoich własnych zasobów, do swojej przestrzeni synchronizacji. Po zainstalowaniu takiej aplikacji na komputerze użytkownika, wszystkie pliki, które zostaną tam zapisane, zostaną następnie wysłane
na QNAP-a. W ten sposób będziemy mieli zawsze taką synchronizację 1:1 pomiędzy naszymi urządzeniami, a tym samym każda zmiana, każda edycja, każde usunięcie pliku po stronie komputera będzie też odzwierciedlone na QNAP-ie. Natomiast to, co jest bardzo przydatne, szczególnie dla administratorów w firmach, to możliwość wymuszenia takiej polityki, aby nawet jeśli użytkownik usunie plik ze swojego komputera, ten plik nie był usuwany z QNAP-a. No niestety czasem zdarza się tak, że osoba, która odchodzi z pracy, jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to kasowanie wszystkich plików, danych ze swojego komputera, aby czasem przypadkiem ktoś do nich nie miał dostępu. No i w ten sposób, jeśli wymuszamy, aby dane użytkowników dzięki QSync się synchronizowały z QNAP-em, to nawet jeśli usunie te pliki z swojego komputera, to administrator wciąż będzie miał normalnie do nich dostęp na poziomie QNAP-a. Również inni użytkownicy będą dalej widzieli je w swoich katalogach synchronizacyjnych, natomiast ten wybrany użytkownik, który usunął, już ich nie zobaczy. Oczywiście do wszystkich plików, które w ten sposób synchronizujemy, mamy również dostęp z poziomu aplikacji mobilnych, czyli mając zainstalowany QFile na przykład na tablecie, łącząc się do dowolnej sieci, możemy właśnie za pośrednictwem MyQNAP Cloud zobaczyć te pliki, które w ramach naszego konta zostały zsynchronizowane bądź znajdują się w folderach grupowych. Mamy możliwość również wersjonowania plików, które są synchronizowane. Jest to przydatna opcja, aby zabezpieczyć nasze urządzenie na wypadek, czy dane na wypadek, gdyby użytkownik nadpisał w jakiś sposób ważne pliki, administrator zawsze może wrócić do wcześniejszej wersji i taką wcześniejszą wersję użytkownikowi udostępnić. No i mamy też możliwość tworzenia folderów grupowych, folderów do współpracy użytkowników, dzięki czemu dowolna zmiana w tym folderze wykonana przez jakiegokolwiek użytkownika zostanie od razu rozpropagowana na wszystkie urządzenia, a więc wszyscy użytkownicy będą pracowali na tym samym, na tych samych danych. I dla administratorów jeszcze jedna ciekawa funkcja, możliwość zdalnego usuwania danych z urządzeń, czyli jeśli mamy połączenie z takim zdalnym komputerem, to możemy wymusić wykasowanie takiego katalogu, aby już dłużej użytkownik nie miał dostępu do danych w nim zapisanych. OK. No i znowu przejdźmy do naszego urządzenia. Jak to wygląda w praktyce? QSync jest zawsze widoczny na pulpicie, no chyba że skrót usuniemy, ale domyślnie on jest tutaj umieszczany, QSync Central. No i z poziomu tej aplikacji administrator może zarządzać całym systemem synchronizacji plików. Aplikacje dostępne są dla systemów z Windowsem i Maciem, aplikacje mobilne dla Androida i iOSa, i oczywiście dostęp do danych w QSync również jest z poziomu WebGUI QTS. Pierwsza rzecz to możliwość zdefiniowania ustawień domyślnych. Możemy dostosować przez użytkownika, czyli każdy użytkownik może dostosować sobie swoją własną aplikację i swoje własne możliwości, ale administrator może również zmienić te polityki. No i na przykład może wyłączyć możliwość usuwania danych z QNAP-a, czyli użytkownik usuwa lokalnie, ale z QNAP-a nie znikają. Mamy możliwość konfiguracji polityk, czyli co ma się zdarzyć w sytuacji, gdy zdarzy się konflikt, czyli taki sam plik już będzie zapisany na QNAP-ie w synchronizowanym katalogu bądź po stronie komputera. Możemy włączyć filtry, aby wybrane pliki były pomijane i niepotrzebnie nie były synchronizowane. Oraz możemy ustawić e-maile wykorzystywane do udostępniania plików, udostępniania linków, takich plików udostępnionych. Następna zakładka to użytkownicy i tutaj domyślnie użytkownicy naszego QNAP-a są dodawani. Mamy informacje o tym, z ilu urządzeń dany użytkownik korzysta, czy jest połączony, czy nie. Tutaj w górze też mamy informacje o użytkownikach i urządzeniach online. Z tego poziomu możemy oczywiście edytować uprawnienia folderu współdzielonego, aby określić, czy dodatkowo do jakiegoś folderu współdzielonego, skonfigurowanego w ramach QSync użytkownik ma mieć dostęp, czy nie. I zaraz przejdziemy do kolejnych opcji, ale tutaj chciałbym pokazać jedną rzecz. W momencie, w którym korzystamy z QSync'a, to każdy użytkownik ma swoją własną przestrzeń w
tym kusynku, ona jest odseparowana od innych i ona jest widoczna nie jako folder współdzielony, tylko jako osobny zasób tutaj FileStation kusynk. Czyli no, nie pracujemy na folderach współdzielonych. Standardowo dane, które zapisujemy w tym podstawowym katalogu współdzielonym czy udostępnionym, zapisywane są właśnie w katalogu kusynk. Można włączyć to również dla folderów współdzielonych, ale wtedy będą pewne ograniczenia, o których za chwilę. Mając większą liczbę użytkowników i urządzeń, zobaczymy, jakie urządzenia łączą się z naszym QNAP-em i synchronizują dane. No i tutaj możemy zdalnie takie urządzenie właśnie wykasować, czyli usunąć z niego zawartość z folderów synchronizacyjnych. Dla aplikacji QSync również mamy dziennik zdarzeń. No i teraz kwestia współpracy. Albo możemy utworzyć folder grupowy w ramach QSynca, jest to wtedy tworzone. Ja tutaj oczywiście w QSynku nie mam żadnego folderu, więc nie jest to widoczne, dlatego aby troszkę ułatwić, szybko utworzymy katalog. No i tutaj już powinien być widoczny. Wybierając taki katalog, ja go udostępniam innym użytkownikom. Akurat tutaj na urządzeniu mieliśmy utworzonego tylko admina, mając więcej, wybralibyśmy to, dla jakich użytkowników chcemy udostępnić i wtedy ci użytkownicy zobaczyliby dodatkowy folder na liście swoich katalogów synchronizacyjnych, przy czym zapisując w tym katalogu, wszystkie zmiany również byłyby rozpropagowane na innych użytkowników mających dostęp właśnie do tego folderu grupowego. No i foldery współdzielone. Powiedziałem przed chwilą, że możemy skorzystać z tego, aby użytkownicy działali na folderach współdzielonych, czym tutaj nie mamy już dostępu do historii. Tutaj nie mamy już do wersjonowania dostępu, tylko w ramach tych folderów QSync takie wersjonowanie jest dla nas dostępne. OK, zapiszmy tylko zmiany i zaraz przejdziemy do kolejnej zakładki. W zakładce udostępnij plik mamy informację o tym, jakie pliki zostały przez nas udostępnione. Możemy tutaj zobaczyć, kto komu co udostępniał. No i kontrola wersji. Po włączeniu tej kontroli wersji możemy ją włączyć dla folderu QSync albo włączamy ją dla wybranych folderów czy wybranych podfolderów, albo do wszystkich danych, które w tym katalogu QSync się znajdują. W zaawansowanych możemy dodatkowo określić maksymalną liczbę wersji. No jak widać, maksymalna wersja to 64, przy czym tutaj zaznaczam, że należy też z tego korzystać z lekkim takim, powiedzmy, z lekką ostrożnością, ponieważ jeśli użytkownicy będą tworzyć naprawdę ogromne ilości danych, będziemy włączali dla wszystkich danych takie wersjonowanie do 64 wersji wstecz, no to dosyć szybko może nam się przestrzeń z naszego urządzenia tracić. Wtedy należy właśnie szukać przyczyny po stronie aplikacji czy danych, które są wersjonowane. OK, to sobie zapiszemy. No i teraz jak połączyć się z poziomu komputera? Ja wcześniej zainstalowałem już QSync na moim komputerze, przy czym jeszcze go nie skonfigurowałem. A więc co musimy zrobić? Możemy wyszukać QNAP-a w naszej sieci. Widać, mamy dwa urządzenia, wybierzemy to pierwsze. Następnie podajemy nazwę użytkownika i hasło. I zobaczcie Państwo, że fakt, iż dodaliśmy urządzenie do MyQNAP Cloud, automatycznie powoduje wyświetlenie tutaj informacji, jaka jest nazwa naszego urządzenia właśnie w MyQNAP Cloud. Możemy wymusić połączenie przy użyciu SSL oraz zdefiniować, aby automatycznie wybierać najlepszą metodę połączenia, czyli czy to za pośrednictwem adresu IP lokalnego, jeśli jest użytkownik w sieci, czy to za pośrednictwem adresu IP zewnętrznego, czy konta, czy nazwy w MyQNAP Cloud, oraz musimy nazwać nasze urządzenie, aby łatwo można było je tutaj w urządzeniach wyszukać. OK. Po zalogowaniu widzimy, jakie katalogi zostały
udostępnione. Czyli mamy ten katalog domowy QSync plus mamy jeszcze katalog web. Możemy go tutaj w dowolnym momencie dodać bądź nie. Jeśli dodajemy, musimy wskazać, do jakiego folderu lokalnego on się będzie synchronizował, ponieważ zawsze ten podstawowy jest synchronizowany do automatycznie tworzonego katalogu QSync w katalogu profilu użytkownika. Przechodząc dalej, mamy informacje o tym, które foldery będą synchronizowane. No i włącza się przewodnik, który w tym momencie pominiemy, no ale już tutaj widzimy ikonkę, że mój katalog, czy mój QSync się włączył, jest synchronizowany. No i z tego poziomu możemy sobie skonfigurować dalej nasze rozwiązanie. Możemy zdefiniować, czy korzystamy z proxy, czy QSync powinien się uruchamiać podczas ładowania systemu. Ciekawa opcja, możemy automatycznie importować zdjęcia i wideo z zewnętrznych urządzeń USB. No i w zaawansowanych, tutaj akurat bardziej kwestia w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś problemy, możemy wysyłać dzienniki debugowania oraz wyświetlać też możemy powiadomienia na pulpicie. OK, wróćmy do naszego podstawowego widoku. Tak wygląda QSync klient w momencie, w którym się zsynchronizował. Mamy informację, do jakiego urządzenia jesteśmy połączeni. W dowolnym momencie możemy to edytować. Możemy zobaczyć szczegóły naszego połączenia. Mamy dostęp do ustawień dla danego QNAP-a oraz możemy przejść do katalogu. Możemy też usunąć nas, zatrzymać synchronizację, czy ją wymusić w danym momencie. A tutaj niżej mamy centrum udostępniania i centrum aktualizacji plików, a więc widzimy informacje i zdarzenia, które miały miejsce podczas synchronizacji z takim zdalnym folderem, jak również możemy wyświetlić wszystkie sparowane katalogi pomiędzy naszym QNAP. I to generalnie wszystko, jeśli chodzi o aplikację, również jest dosyć prosta, wygląda bardzo podobnie i dla systemów z Windowsem, i dla systemów Mac, a więc użytkowanie raczej nie powinno powodować żadnych problemów. No i w tym momencie, jeśli przeszedłbym do mojego katalogu użytkownika, to mam tutaj katalog QSync, no i jeśli tworzę katalog test, rozpocznie się synchronizacja i za chwilę katalog zostanie synchronizowany, a tym samym po stronie QNAP-a powinniśmy za chwilę zobaczyć, że jest katalog test tutaj dodany, a więc możemy na nim pracować i tutaj, i po stronie komputera, a zmiany po obydwu stronach będą synchronizowane pomiędzy naszymi urządzeniami. OK, wracamy do prezentacji. I jeszcze jedna część naszego dzisiejszego odcinka związana z dostępnością danych. Tak jak mówiłem, oprócz takiej konfiguracji typu chmura, VPN, o dostępności naszego urządzenia również będzie decydowało zasilanie, a ponieważ partnerem naszego odcinka jest firma CyberPower, którą również mamy w ofercie i wiemy, że zarówno QNAP, jak i CyberPowery bardzo dobrze się ze sobą integrują i naprawdę możemy w ten sposób zabezpieczyć dane, które na QNAPie się znajdują. Jeśli chodzi o firmę CyberPower, ma obecnie oddziały w wielu regionach świata, produkuje głównie urządzenia UPS, aczkolwiek w swojej ofercie ma też kilka ciekawych rozwiązań, o których powiem troszkę później. Natomiast dla każdego QNAP-a, z którego korzystamy, dostępna jest lista kompatybilnych urządzeń UPS i tam dla każdego modelu na dobrą sprawę znajdziecie jakieś modele CyberPowera, które można z naszym QNAP-em połączyć. I tutaj dosyć istotna kwestia z tym związana. Duża część UPS-ów, szczególnie te, nazwijmy to towerowe, biurkowe, wyposażone są w porty USB, za pośrednictwem których łączymy je z QNAP-em i QNAP bez problemu może odczytywać informacje związane z poziomem naładowania akumulatora, pozostałym czasem, czy reagować na sygnały o utracie
zasilania. I tutaj jeszcze jedna taka ciekawostka, że dla wybranych urządzeń ubezpieczenie podłączonego do takiego UPS-a sprzętu to nawet 100 tysięcy euro, czyli gdyby z powodu UPS-a wasze urządzenie zostało uszkodzone, spaliło się, no to w tym momencie producent jest ubezpieczony na taką ewentualność i takie ubezpieczenie może zostać wypłacone. Cyberpowery należą do urządzeń dosyć energooszczędnych, generalnie charakteryzują się jednym z najniższych zużyć własnych prądu, a więc tak naprawdę dla was to jest plus, bo niższe koszty zasilania, natomiast możecie wybierać spośród wielu różnych urządzeń. Mamy tutaj dostępne od małych, towerowych, takich biurkowych urządzeń, po duże urządzenia rakowe, a więc tak naprawdę decyduje tylko i wyłącznie wasze potrzeby, wasze wymagania. Urządzenia wyposażone są w filtry przeciwzakłóceniowe. Również producent udostępnia oprogramowanie do zarządzania swoimi urządzeniami, dzięki czemu możecie za pośrednictwem aplikacji również monitorować status tych UPS-ów i nimi zarządzać, również większą liczbą z poziomu jednej aplikacji. Większe modele pozwalają na podłączenie dodatkowych modułów bateryjnych, aby jeszcze rozszerzyć ich pojemność i czas pracy w podtrzymaniu, jak również producent tutaj posiada szeroką listę różnego rodzaju certyfikatów i energetycznych i bezpieczeństwa, a więc no, mamy pewność, że urządzenia zostały sprawdzone, przeszły różne testy kwalifikujące je jako urządzenia bezpieczne i warte zainteresowania. Jeśli chodzi o te linie urządzeń, o których mówiłem, tutaj część tych linii jest wypisana. Mamy urządzenia, które różnią się głównie tą przedrostkiem czy nazwą. No i one również, te nazwy w jakiś sposób determinują, jakie mamy dostępne pojemności czy moce naszych UPS-ów. Generalnie, jeśli chodzi o szczegóły, tutaj odsyłam do strony czy materiału w producenta, ponieważ no, dla każdego urządzenia możecie zobaczyć wszystkie jego ciekawostki, ale na przykład bardzo taką fajną opcją jest to, że w przypadku urządzeń towerowych, takich biurkowych, mamy normalne gniazda zasilania, więc możemy podłączyć normalną wtyczkę, czy to z kunapa, z komputera, czy z innego urządzenia, nie musimy jakichś specjalnych kabli przejściówek stosować. Również są urządzenia wyposażone w porty USB, które można wykorzystywać jako ładowarka, a także mamy takie urządzenia, które wyglądają trochę jak listwa zasilająca i one mają wtedy część gniazdek podtrzymywanych bateryjnie, a część tylko objętych filtrem przeciwprzepięciowym, a więc tym bardziej przydają się w domu, w małym biurze, gdzie więcej takich urządzeń niekoniecznie musi mieć podtrzymanie bateryjne, ale dobrze by było chronione przed przepięciami. No i te dodatkowe urządzenia, o których wspominałem, trochę jako ciekawostka, ale warto o tym wiedzieć. Mamy możliwość dla wybranych urządzeń instalacji kart zdalnego zarządzania, dzięki czemu możemy przez sieć LAN takimi urządzeniami zarządzać. Mamy tutaj w ofercie CyberPowera taką ciekawostkę jak EnviroSensor, czyli moduł monitoringu środowiska do serwerowni. W ten sposób przez stronę www możecie monitorować temperaturę i wilgotność powietrza w waszej serwerowni, a także mamy dostępne listwy przeciwprzepięciowe i ciekawostką jest ta listwa, którą tutaj Państwo widzicie z tym zielono oznaczonym gniazdem, ponieważ to gniazdo steruje tymi gniazdami. Czyli to zielone steruje tymi oznaczonymi jako białe, a więc jeśli urządzenie podłączone do zielonego gniazda pobiera napięcie, to w tym momencie te gniazda są włączone. Czyli w ten sposób, na przykład włączając telewizor, możemy jednocześnie włączyć amplituner, jakiś odtwarzacz, a wyłączając telewizor, automatycznie te urządzenia zostaną wyłączone z prądu. Ta listwa ma też porty USB, ma też porty sieciowe, gniazda telefoniczne, a nawet gniazda BNC dla anteny, więc świetne rozwiązanie do domu. No i w ofercie mamy też rozwiązania PDU do serwerowni. W sytuacji, gdy mamy więcej urządzeń, gdy musimy podłączyć te urządzenia do zasilania, tutaj listwy
dystrybucyjne na pewno się przydadzą, a więc też zachęcam do zapoznania się z ofertą producenta. Dobra, jak to wszystko ma się do QNAP-a? Pozwólcie Państwo, że w tym momencie podłączę do mojego urządzenia kabel USB, ponieważ wcześniej specjalnie UPS odłączyłem, aby za chwilę Państwu pokazać, jak QNAP reaguje, co dokładnie będziemy mogli skonfigurować. No i zobaczcie, QNAP wykrył, że urządzenie USB zostało podłączone, mamy informację, co to za urządzenie. No i przechodząc do ustawień naszego urządzenia, rozszerzymy sobie ekran, żeby wszystko było widoczne. Widzimy, że urządzenie jest połączone przez USB, no a niżej mamy informację, jaki jest producent, model urządzenia, jaka jest pojemność akumulatorów i szacowany czas ochrony. Zobaczcie, że dla tego modelu CP900 szacowany czas ochrony to jest ponad godzina dla mojego QNAP-a, a więc naprawdę sporo czasu. Więc jeśli do takiego UPS-a podłączymy na przykład QNAP-a, jakiś mały router, to przez prawie pewnie godzinę będziemy mieli wciąż dostęp do naszych urządzeń, nawet znajdując się poza domem czy poza biurem. Jakie mamy tutaj opcje konfiguracyjne? Generalnie QNAP może obsługiwać UPS-a podłączonego przez USB, no tutaj wykrył domyślnie, więc ta opcja została wybrana, ale również możemy UPS-a podłączyć przez SNMP albo wybrać opcję podległego sieciowego zasilacza awaryjnego UPS, czyli w tym momencie QNAP będzie łączył się do zewnętrznego urządzenia, do którego połączony jest UPS. Tego urządzenia będzie nasłuchiwał czy oczekiwał sygnałów, że na przykład brakło prądu. Opcje konfiguracyjne. Mamy tutaj możliwość zdefiniowania, aby po określonej liczbie minut serwer został wyłączony. A więc jeśli braknie zasilania, to na przykład po 20 minutach QNAP zostanie wyłączony, zatrzymane zostaną wszystkie usługi, urządzenie po prostu się wyłączy. Ale mamy tutaj jeszcze jedną ciekawą funkcję. Jest taki tryb automatycznej ochrony, który również włącza się po określonym czasie, ale w tym momencie, w przeciwieństwie do zupełnego wyłączenia QNAP-a, zostaje troszkę inaczej potraktowany system. Przede wszystkim zatrzymywane są uruchomione usługi i odmontowywane są woluminy danych. W tym momencie QNAP przechodzi w taki tryb, powiedziałbym, bardziej zaawansowanego standby'a, ponieważ urządzenie działa, system jest uruchomiony, natomiast nie są dostępne dane, nie są dostępne serwery aplikacyjne czy aplikacji. W tym momencie QNAP oczekuje, co się stanie dalej. Jeśli braknie baterii w naszym UPS-ie, to urządzenie po prostu się wyłączy. Jednak później, gdy zasilanie wróci, dużo szybciej nasze urządzenie się automatycznie uruchomi. No i druga rzecz, jeśli podczas gdy urządzenie jest w tym podtrzymaniu bateryjnym, zasilanie wróci, to znowu urządzenie dużo szybciej się uruchomi, ponieważ nie będzie musiało ładować od początku systemu, sprawdzać woluminów i tak dalej, tylko od razu z powrotem zamontuje woluminy danych i uruchomi usługi, dzięki czemu w ciągu nie powiedzmy kilku minut, a w ciągu kilkudziesięciu sekund urządzenie powinno być gotowe do pracy, a więc normalnie wstawia pracę w takim stanie, jak znajdowało się, gdy zabrakło zasilania. A dokładniej po tych tutaj określonej liczbie minut. Dlaczego w ogóle warto takiego UPS-a stosować? Jeśli komuś z Państwa zdarzyło się wyłączyć QNAP-a z prądu, wyłączyć go przyciskiem, to na pewno zauważyliście, że później w logach urządzenia pojawiała się informacja, że urządzenie zostało nieprawidłowo wyłączone, należy sprawdzić system plików. Jest to zabezpieczenie, ponieważ może zdarzyć się tak, że gdyby nasze urządzenie wielokrotnie się wyłączało, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się błędy systemu plików. To oczywiście może prowadzić do utraty czy uszkodzenia danych. Dlatego generalnie powinni Państwo podchodzić do tego tak, że jeśli korzystamy z NAS-a, to NAS podłączony jest do UPS-a. Nawet najprostszego, najmniejszego, ale jest podłączony do UPS-a, aby nawet jeśli braknie prądu, dane były bezpieczne. Wyobraźcie sobie sytuację, gdyby na skutek jakiegoś błędu dostawcy energii elektrycznej napięcie zaczęło skakać i na przykład co
5 minut następowałby zanik. No przecież po kilku takich zanikach system plików zupełnie by się rozsypał i nie wiadomo, czy w ogóle moglibyśmy uzyskać z powrotem dostęp do naszych danych, a tak jesteśmy zabezpieczeni na taką ewentualność. I jeszcze jedno. Jeśli włączymy takie skanowanie systemu plików po utracie zasilania, to tutaj pamiętajcie, że w tym momencie woluminy danych, które są skanowane, nie są dostępne do użytkowania, a więc dane są w trybie offline i musicie poczekać, aż takie skanowanie się zakończy. Przy obecnie dostępnych przestrzeniach rzędu kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu terabajtów, takie skanowanie może potrwać naprawdę kilkadziesiąt godzin, więc miejcie to na uwadze i dla bezpieczeństwa pomyślcie o zastosowaniu UPS-ów. No i jeszcze jedna opcja konfiguracyjna. Jeśli mamy więcej urządzeń podłączonych do naszego UPS-a, a kablem USB podłączyliśmy go tylko do QNAP-a, to QNAP może później wysłać sygnał do 6 urządzeń musimy tylko wskazać ich adresy IP i to taki sygnał o utracie zasilania również zostanie wysłany i urządzenia, systemy, jeśli są do tego przystosowane, to po prostu zareagują i też się wyłączą. Ale widzicie Państwo, że znowu konfiguracja jest naprawdę bardzo prosta. Okej, tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, o informacje, które chciałem Państwu przekazać. Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z tych rad, z tej wiedzy i zaczniecie stosować kolejne funkcje w swoich rozwiązaniach. Szczególnie zachęcam do korzystania z UPS-ów, to powinna być podstawa, ale również MyQNAP Cloud jest naprawdę wygodnym mechanizmem, który często bardzo ułatwia pracę, szczególnie znajdując się poza siedzibą firmy. Okej, ale jak co tydzień, tutaj znowu przygotowaliśmy quiz, przy czym muszę powiedzieć, że w tym wypadku nasz partner, czyli firma CyberPower był bardzo hojny, ponieważ nie mamy jednej nagrody, a dzisiaj będą aż 4 nagrody, a więc nagrodzimy 4 pierwsze poprawne odpowiedzi. Główną nagrodą, czyli dla pierwszej osoby będzie do zdobycia listwa CyberPower, o której mówiłem, że ma ten mechanizm sterowania zasilaniem dla innych gniazdek, a więc bardzo fajna do zastosowania w biurze czy w domu. Natomiast dla 3 kolejnych osób mamy przygotowane takie małe gadżety w postaci powerbanków, a więc za chwilę wyświetlę pytanie i jak co tydzień prosiłbym, aby Państwo na czacie odpowiadali, oczywiście w formie pełnej, nie dzielcie tego na kilka linii, bo może nam być trudno to znaleźć, a kolega Karol, który jak co tydzień jest podłączony do naszych webinarów, będzie oczekiwał poprawnych odpowiedzi. A więc proszę bardzo, czym jest tryb automatycznej ochrony w konfiguracji UPS dla QNAP-a? Mówiłem o tym pod sam koniec dzisiejszego webinarium, a więc myślę, że nie powinno być żadnych problemów, bo trochę czasu na to poświęciłem. Karol monitoruje czat, oczekuje pierwszych w pełni poprawnych odpowiedzi. Oczywiście w późniejszym czasie się z wszystkimi osobami, które odpowiedziały poprawnie i były wśród 4 pierwszych osób, skontaktujemy i wyślemy te nagrody do Państwa. Natomiast dzisiaj jeszcze mam taką małą prośbę, aby znowu prośba o komentarze na naszym profilu facebookowym. Wiem, że Karol zadba o to, żebyście Państwo zobaczyli za chwilę na swoich ekranach link do naszego profilu. Dziękujemy już za dotychczasowe lajki, jakieś udostępnienia, ale prosilibyśmy też o jakieś opinie na temat QNAP-a, na temat naszych webinarów, szczególnie na temat naszych webinarów, abyśmy mogli dotrzeć do jeszcze większej liczby użytkowników QNAP-a, osób, które chciałyby go lepiej poznać, więc bardzo serdecznie o takie opinie na Facebooku prosimy. No i proszę Państwa, dochodzimy do tego momentu, gdzie mogę Państwa już niestety po raz ostatni zaprosić na kolejny odcinek, który odbędzie się za tydzień. 6 odcinków naprawdę dosyć szybko nam zleciało. Mam nadzieję, że warto było w nich uczestniczyć.
No i zapraszam za tydzień. Ostatni odcinek, godzina 10:00. Pod taką trochę zabawną nazwą, czy określeniem QTS ma moc, zapraszam Państwa w przestrzeń innych aplikacji, nowych aplikacji, ciekawych rozwiązań, które QNAP na bieżąco dodaje i implementuje, które naprawdę często mogą się przydać, a wiele osób nawet nie wie, że takie funkcje w QNAPie są dostępne, a więc za tydzień skupimy się na tych dodatkowych, nowych aplikacjach, które domyślnie nie są w urządzeniu instalowane. Pokażę, jak z nich korzystać, jak je skonfigurować. Dobrze, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Oczywiście na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć, ale bardzo Państwa przepraszam za opóźnienie, ale niestety tych pytań naprawdę jest często sporo i potrzebujemy trochę czasu, żeby z tym wszystkim się uporać i odpowiedzieć w jakiś sensowny sposób. Jeśli Państwo będziecie mieli w późniejszym czasie pytania, to tak jak co tydzień również zachęcam do kontaktu, czy to bezpośrednio ze mną, lukasz.milis@fen.pl, czy ogólnie z naszą grupą storage'ową, czyli storage@fen.pl. Chętnie postaramy się wszystkim Państwu odpowiedzieć na pytania. Oczywiście wspominałem już o tym na wcześniejszych webinariach. Jeśli, drogi uczestniku dzisiejszego webinarium, jesteś klientem końcowym, użytkownikiem domowym, to wtedy, jeśli będzie taka Twoja wola, wskażemy, gdzie QNAPa można zakupić, skierujemy Cię do któregoś z naszych partnerów handlowych. Natomiast jeśli, drogi uczestniku webinarium, jesteś partnerem handlowym, no to wtedy oczywiście pomożemy w jakimś doborze czy wycenie rozwiązania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w tym przedostatnim webinarium. Tak jak mówiłem przed chwilą, zapraszam za tydzień. No i znowu, jak co tydzień, czat jeszcze przez chwilę będzie dostępny. Jeśli jeszcze coś jest niejasne, chcieliby Państwo coś jeszcze dodać, to oczywiście zachęcam i do usłyszenia, poniekąd zobaczenia za tydzień. Dziękuję, do widzenia.